Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przeszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o pierwszej wspólnocie kościelnej, o tej jedności, o wspólnocie, o tym kochalu, który dzielił się wszystkim, co miał, i żyli w pewnej takiej idealnej harmonii ze sobą i z Bogiem. I ten obraz jest potrzebny tutaj, żeby zrozumieć lepiej Ewangelię, ponieważ, jak zauważyliśmy w Ewangelii, uczniowie są również w tej wspólnocie, Tomasz nie jest we wspólnocie. I Jezus pokazuje się we wspólnocie. Nie zobaczył go Tomasz poza wspólnotą. Chciałoby się powiedzieć, nie zobaczył go poza kościołem. Dopiero kiedy przyszedł do swoich współbraci, miał możliwość doświadczenia obecności Jezusa. Podobnie w drugim czytaniu apostoł mówi o, i to akurat Piotr apostoł mówi o, porównuje właściwie zmartwychwstanie Chrystusa do narodzenia. Bardzo przedziwne porównanie. Bo mówi, że my przez zmartwychwstanie Jezusa narodziliśmy się do jakiegoś nowego życia. Do życia wiecznego, niezniszczalnego, niepokalanego, niewiędnącego. Używa takich określeń. Ale zastanawiamy się, jaki to ma związek z tą Ewangelią. Otóż zauważyliśmy na pewno, że Jezus odsłania swój bok Tomaszowi i mówi: włóż swoją rękę w mój bok i nie bądź niedowiarkiem. Nie ma tutaj żadnego niemowlęcia, ani kwilenia dziecka, które dopiero co się urodziło. Ale pamiętamy, że akurat z boku też się Ewa narodziła Adama i ten bok jest tutaj jakby takim łonem miłosierdzia, łonem narodzenia do zupełnie nowej rzeczywistości, nowego życia. Dlaczego taki kłopot jest z tym życiem wiecznym w naszym życiu? Bo nie możemy jakby od razu przejść do tego życia wiecznego, bo musimy się do niego przygotować. Może w tej chwili to, co w tej chwili powiem, będzie pewnym jakimś przesadzonym tekstem, może nawet groteskowo, czy nadinterpretacją, ale Bóg nie może zaryzykować, żeby się powtórzyła historia raju. Nie może nas wpuścić do nieba, dopóki
zdecydowanie nie odrzucimy grzechu, bo gdybyśmy byli zainfekowani tą pożądliwością grzechu i przeszlibyśmy przez zmartwychwstanie do nowej rzeczywistości, do życia wiecznego, to istniałoby niebezpieczeństwo, że znowu się to wszystko powtórzy i znowu zmarnujemy tą historię. On chce, żebyśmy w tym życiu pozbyli się, jakby uśmiercili w sobie grzech, po to, żebyśmy się narodzili do życia wiecznego już bez tych infekcji, bez tych wirusów szatańskich, jakie jeszcze działają w nas i czasem chorujemy rzeczywiście na grzechy mocno. I te obydwa czytania przygotują to wydarzenie tomaszowe, bo dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na tą postać. Ona tutaj centralna jest. I zdaje się, że jest też chyba jakimś patronem miłosierdzia. Takim ludzkim patronem. Skoro tę Ewangelię wybrano. I pomyślcie, może tak egzystencjalnie najpierw zacznijmy, tak życiowo. Chyba każdy z nas spotkał chociaż raz w życiu kogoś, kto nas przerastał swoją siłą, inteligencją, deprymował nas. Wyraźnie źle czuliśmy się w obecności tej osoby. Przerastał nas inteligencją. I może nawet źle wykorzystywał tę inteligencję, żeby nas poniżyć, może swoimi możliwościami. Kto nas nie tylko wyjątkowo drażnił, ale i na przykład zranił. Nie mówię tylko o zranieniach fizycznych. To nie zawsze są tak dotkliwe, jak te, które łamią nasze wewnętrzne serce albo uczucia, albo dusze. Czasem tak spotykamy takie osoby, które zachowują się tak, jakby wkładały palce w nasze rany i tam gdzieś grzodały, wywołując straszny ból. Jakby wkładali ręce w najczulsze nasze miejsca, jak to się mówi czasem tak, że ktoś nam dopiegł do żywego. Ale się zdarza spotkać taką osobę. I myślę, że każdy z nas na pewno chociaż raz w życiu miał kogoś takiego przed sobą. Kto nas upokorzył, obraził albo obnażył nasze słabości, przy kim czuliśmy się poniżeni albo nawet sparaliżowani strachem. Co się wtedy z nami dzieje? Wtedy trudno jest takiej osobie przebaczyć. I nawet jeśli ona później próbuje nawiązać z nami jakiś kontakt, żałuje, wyraża skruchę, mówi przepraszam cię, albo proszę cię o przebaczenie, to bardziej jesteśmy skłonni unikać kogoś takiego, niż szukać towarzystwa tej osoby, bo już zostaliśmy poparzeni, zranieni, dotknięci do żywego. Doświadczyliśmy, że ta osoba potrafi włożyć swoją pięść w nasz bok i jeszcze tam poruszyć trzewiami i to boli. Unika się takich osób. Zobaczmy w Ewangelii, jaki jest Jezus. Czy on ucieka przed Tomaszem, chowa się za Piotrem, mówi Piotr, nie chce mieć nic wspólnego z tym Tomaszem, który ma teraz taką ochotę wkładać ręce w moje rany. I tu zaczyna się ujawniać ta boska dobroć, miłująca dobroć, która wychodzi naprzeciw nawet komuś, kto jest gotowy zranić tego Syna Bożego. Swoją nie tylko niewiarą. Bo rozumiemy, że ten obraz składania palcy do ran czy do boku to jest nie tylko fizyczne doświadczenie, ale też pewna metafora, pewna przenośnia, bo przecież różnorako można kogoś zranić czy dopiec komuś do żywego. I my po takim doświadczeniu, my ludzie, ja przede wszystkim, ja widzę to w sobie, że ja, kiedy kojarzę kogoś z przykrymi przeżyciami, kiedy dostrzegam kogoś, czy postrzegam kogoś jako osobę, która potrafi włożyć mi w moje piekące rany swoją dłoń, w te najboleśniejsze miejsca uczuć, albo też, gdy przeżywam przy kimś gorycz, to ja taką osobę raczej biorę na dystans. I na pewno nie potrafiłbym ją jeszcze bardziej kochać. Raczej, jeśli nawet się poprawia relacja między mną a tą osobą, to raczej mniej ją kocham. Nieufnie ją kocham. I w tym doświadczeniu egzystencjalnym Jezus nam tutaj pokazuje się jako ktoś zupełnie inny niż ja czy ty. On wręcz przychodzi naprzeciw Tomasza i mówi, no włóż, dotknij mnie, zrań mnie jeszcze raz. Jeśli ma ci to pomóc w tym, że cię kocham. Bo tu widać już ten szkic miłosierdzia.
Być może po pewnym czasie odkryliśmy też ze zdumieniem w takiej relacji, w takich układach, odniesieniach do takiej osoby, która nas raniła, przyglądając się jej, że ze zdumieniem odkrywamy, może nawet ze zdziwieniem, iż ta osoba może być nawet bliźniaczo do nas podobna. Używam słowo bliźniaczo, bo wiemy, że didymos po grecku znaczy bliźniak akurat. A w języku polskim słowo bliźniak chyba nie bez powodu kojarzy się nawet z bliznami, a nie tyle z bliskością. Może tylko przypadek, ale taki nieprzypadkowy. Ja wiele razy w swoim życiu widziałem, że osoba, której nie znoszę, albo trzymam ją na dystans, albo która mnie zraniła, jakoś tak trafiła w samo sedno, w same najczulsze punkty, to później po jakimś czasie widzę, mówię, Boże, ta osoba jest do mnie podobna. No bo skąd wiedziała, gdzie trafić w najczulsze punkty, jeśli by nie wiedziała samej siebie, gdzie istnieją problemy? To ta trafność czasem demaskujących uwag albo słów, które trafiały w najczulsze moje punkty, wynikała z faktu, że była do mnie podobna i wiedziała, co mnie boli, bo ją to też boli. I tu stajemy wobec pewnej dziwnej rzeczy. Podobieństwo. Podobieństwo osobowości, historii, przeżyć, wad, przekonań, zranień. Czasem właśnie to nie tyle zbliża, co raczej oddala. W pierwszym zderzeniu z drugą osobą. Noszę w sobie wielką historię ran. I ty nosisz również sobie historię ran. I każdy z nas ma gdzieś tam poprzebijane te ręce, boki, nogi. Co my z tym robimy? My to ukrywamy. I bynajmniej nie chcę teraz powiedzieć, żebyśmy wszyscy się teraz tutaj zamanifestowali ze swoimi zranieniami. Ale przyjrzyjmy się Jezusowi, co On robi, jaki użytek robi ze swoich zranień. Bo jeśli chodzi o moje rany, czy o nasze ludzkie rany, to chcąc uniknąć ujawnienia się naszych zawstydzających prawd, przemilczamy je, przerzucamy na inne osoby, innych obwiniamy o to, co sami ukrywamy w sobie. Bo najczęściej tłumimy to, ukrywamy to za jakimiś zamkniętymi drzwiami. Mówię to nieprzypadkowo, dzisiaj Ewangelia cały czas za zamkniętymi drzwiami się dokonuje. Pozornego spokoju i wtedy człowiek, który ukrywa w sobie dość obfitą ilość takich zranień, łatwo jest rozpoznawalny, bo widzimy sztywność jego zachowania, przygnębienie, niepokój, niezadowolenie z życia, ze wszystkiego, z innych. Skłonność do obsesji, skłonność do nałogów, począwszy od seksu, skończywszy na jakichś toksycznych uzależnieniach, zazdrość, złość, urazowość, zachłanność. Popatrzmy na apostołów za zamkniętymi drzwiami, smutni, prawie milczący. Dopiero kiedy Jezus się pokazuje, to oni uradowali się, czyli do tej pory jacy byli? No smutni. Jakie oni mieli rany, ci apostołowie? Byli ukrzyżowani? Nie. Ich zraniło to, że nie obronili ukrzyżowanego. Że byli przyjaciółmi i nagle dali nogi. Uciekli. Zostawili swojego Pana na łasce losu. Nie znali wszystkich tajemnic. Po ludzku rzecz biorąc, musieli mieć ogromne poczucie winy, że swojego przyjaciela zostawili, jak to się mówi po polsku, na lodzie. I to kogoś, kto mnażał chleb, uzdrawiał ich, mówił im mądre rzeczy. Kogoś, komu deklarowali przyjaźń dozgonną, śmierć za niego. Piotr się wyparł nawet go. Tomasz mówi przy grobie Łazarza, pójdźmy i my zginiemy razem z nim. To ten Tomasz Didymos, bliźniak. Ktoś taki, kto chciałby nawet życie oddać za Jezusa, tu nawet nie potrafi po zmartwychwstaniu być ze wspólnotą. O, to jest bardzo raniące. To nie jest rana zadana przez kogoś. To jest rana zadana przez siebie samego. Kiedy człowiek okazał tchórzostwo wobec Boga. Są prawdy, których się wstydzimy. Albo lękamy się, gdyż odsłonięcie ich mogłoby spowodować nasze odrzucenie nie tylko przez ludzi. Ale czego się najbardziej boimy?
że mogłoby spowodować odrzucenie przez Boga. I nawet boimy się o tym myśleć i boimy się zaglądać tego wora sumienia, żeby tam zobaczyć czasem, czy jakieś 30 srebrników tam nie wisi nam na sumieniu. Lepiej nie zdawać sobie z tego sprawy. No więc to lepiej ukryć i wtedy łatwo wtedy zobaczyć takie tchórzostwo czy zdrady u kogoś innego. Nazywamy to projekcją. Obwinianie kogoś, kiedy unikamy osobistego doznania, poznania własnych niegodziwości. Jakich rzeczy się najbardziej boimy? No właśnie tchórzostwa. To jest coś bardzo zawstydzającego. Jeśli nam się w życiu kiedyś udało, Boże, co za słowo powiedziałem, udało. Jeśli nam się w życiu kiedyś nie udało być odważnymi, a okazaliśmy się tchórzami, wypierającymi się Boga, to nie lubimy takich wspomnień. Nie lubimy takich wspomnień. Wolimy nie zdawać sobie z tego sprawy. Wymyśleć jakieś usprawiedliwienie. Choćby nawet iść do lekarza, żeby coś wypisał. Nie wiem, do kogo, do adwokata, czy kogoś innego. Przeczytać jakąś książkę, która by nam uspokoiła wyrzuty sumienia. Zdrada. Oto wielka rana. Wyparcie się przekonań. Z głupich powodów. Kiedy człowiek zapiera się, człowiek sam siebie samego. Opuszczenie przyjaciela w sytuacji krytycznej. O, jak nie lubimy takich wspomnień. Jak łatwo je zamalujemy. Kłamstwo. Czy lubisz, kiedy ktoś cię przyłapie na kłamstwie? Kiedy mówisz coś bardzo pewnie i nagle ktoś ci mówi, to jest żywe kłamstwo, człowieku. Bo ja znam te materiały i znam te dowody. Jak się wtedy czujemy? Wstyd. Zamknięte drzwi. Tak się czuli apostołowie. Bo całe ich życie okazało się kłamstwem. 3 lata mówili Jezusowi, że Go kochają i w najważniejszej chwili uciekli. I teraz jak się czują? Myślę, że żaden z nich nie miał odwagi spojrzeć w lustro. Myślę, że każdy z nich modlił się mając spuszczoną głowę, bo wszyscy o sobie wiedzieli to samo. I nikt nie mówił do nikogo nic. Obłuda. O, jak nie lubimy, kiedy wyjdzie na wierzch, że jesteśmy obłudni. Albo jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. Albo mamy jakieś wady, które są aż śmieszne. Czy przywiązania, które nas poniżają. Tacy byli oni. Czy my tacy jesteśmy? Ewangelia ich tutaj pokazuje w takiej nagiej prawdzie, zawstydzającej, zamkniętych w sobie, zdystansowanych, przelęknionych. Co teraz z nimi zrobi Bóg? No właśnie, co z nimi zrobił? On jest zraniony i oni też. W takich sytuacjach, jak łatwo jest, ja przynajmniej ze swojego życia przypominam sobie, że kiedy ktoś mnie przyłapał na, albo zdemaskował moje zawstydzające jakieś prawdy i powiedział mi to prosto w oczy, albo stanął i widziałem, że jego wzrok mi mówi, że on wie o mnie wszystko, nawet to, czego ja nie chcę o sobie wiedzieć, bo się wstydzę tego, to łatwo mi było taką osobę ze złością odrzucić. Uciec przed jej obliczem. Nie chcieć jej widzieć. Albo w momencie konfliktu wybuchał ze mnie wulkan oskarżający go, żeby tylko ukryć swoje zawstydzające prawdy. Oskarżanie innych to często bardzo kiepska obrona siebie samego. Znamy doskonale taką przypowieść o dwóch dłużnikach. To jest w sumie przypowieść o dwóch bliźniakach. Wszyscy zapewne przypominamy sobie, jak to król chciał dwóch sług przyprowadzić do swojego oblicza i zaczął się z nimi, chciał z nimi się rozliczać. No i tak rzeczywiście przyprowadzono te sługi i on się rozliczał. I pierwszy okazało się jest winny 10 tysięcy talentów, wziąwszy pod uwagę, że talent złota czy srebra może średnio ważyć 34 kilogramy, to 10 tysięcy talentów, nie wiem czy jakiś bank w Szwajcarii jest w posiadaniu takiej sumy złota. Ogromne zadłużenie. I ten człowiek pierwszy, jak sobie przypominamy, padł na kolana i powiedział charakterystyczne słowa. Bądź wielkoduszny nade mną, wszystko ci oddam. Tak w dosłownym przetłumaczeniu z języka greckiego brzmi jego prośba. Bądź wielkoduszny nade mną, wszystko ci oddam.
No i pan ulitował się nad nim, darował mu dług. Za chwilę ten ułaskawiony wychodzi na zewnątrz pałacu i widzi swojego przyjaciela, kolegę, w każdym razie na pewno współpracownika, który jemu był winny 100 denarów i zaczął go dusić. I mówi, oddaj coś winien. I ten, ciekawa rzecz, mówi identyczne słowa. W polskich przekładach Biblii Tysiąclecia czy Jerozolimskiej nie jest to tak oddane dosłownie, ale w greckim tekście jest dosłownie to samo słowo, jakby to był bliźniak. Ten też pada na kolana i mówi, bądź wielkoduszny, nade mną oddam ci. Powiedział więc takie same słowa, jak ten pierwszy, powiedział bliźniacze słowa. Bliźniak to didymos. Zachował się tak, jakby był jednojajowym bliźniakiem tego pierwszego dłużnika. Jakby nawet tak samo myślał. Gdy więc pierwszy zobaczył w nim swoje lustrzane odbicie, nie mógł znieść go i zaczął go dusić. Trącił go do więzienia, odrzucił go od siebie. Trącił go do więzienia, żeby nie patrzeć na niego. Dlaczego? Bo ten przypominał mu jego osobiste zadłużenie. O, tu widzimy ten mechanizm. Odrzucamy szczególnie te osoby, które nam przypominają o tym, że sami byliśmy dłużnikami. Przebaczenie grzechów to nie koniec. Później jeszcze trzeba sobie samemu przebaczyć. To jest trudniejsze. Bóg ma większą łatwość w przebaczeniu niż my sobie samym. Zwróćcie na to uwagę, iż to mściwe nieprzebaczenie ma związek z bliźniaczym wyznaniem. Bądź wielkoduszny, nade mną oddam ci. Wtedy już tego nie zniósł. Najtrudniej chyba, tak mi się wydaje, przebaczyć innym to, co nam Bóg litościwie przebaczył. Gdy sami sobie nie darowaliśmy obdarowania miłosierdziem, gdy nie pozwoliliśmy sobie uświadomić, jak wielką łaskę Bóg nam uczynił, przebaczając nam grzechy. Dlaczego w Kościele tak często się namawia, uświadommy sobie grzechy, namawia się do rachunków sumienia, akt pokuty przed mszą, myślcie o tych grzechach i te kazania o grzechach, rekolekcje grzechach. Nie dlatego, żebyśmy się wbili poczucie winy. To jest po to, żeby sobie uświadomić, co nam Bóg uczynił. Że nam przebaczył ogrom, 10 000 talentów. A po co nam to jest? Żeby później się wzajemnie nie odrzucać. Żeby się nie dusić za 100 denarów. Ale jak ja nie mam świadomości swoich grzechów, to ja nie jestem wdzięczny Bogu za miłosierdzie i ja nawet za grosz kogoś uduszę wtedy. Ale jeśli ja wiem, ile mi Bóg przebaczył, to ja jestem wielkoduszny wobec innych. Jest nam potrzebna pamięć o tym, co nam Bóg uczynił i ile nam przebaczył. Apostołowie też chcieli o tym zapomnieć. O krzyżu, o wszystkim. Pamiętamy, dwóch nawet uciekło z Jerozolimy do Emaus, żeby tylko nie pamiętać o tym, że byli tchórzami. Czy Bóg im powiedział w Jezusie Chrystusie, jesteście tchórzami? Ani takiego słowa nie powiedział. Pokazał im, że jest zraniony i mówi, pokój wam. To słowo po hebrajsku szalom znaczy też uzdrowienie wam. Pozdrawiam was. Ono ma bardzo szerokie znaczenie. Szalom to znaczy również być zintegrowanym, czyli już nie musicie być rozbici. Jeszcze inny obraz. Stary Testament mówi o dwóch bliźniakach. O tamim, oni tak to nazywają, bliźniacy. Bliźniacy to właściwie w dosłownym znaczeniu po hebrajsku tamim znaczy doskonali. Starożytność widziała w bliźniakach jakąś doskonałość naturalną. Więc Biblia mówi o dwóch bliźniakach, którzy mieli na imię Jakub i Ezaw. Ezaw przerastał swojego bliźniaka Jakuba siłą, inteligencją, także cieszył się miłością ojca, był faworytem. I Jakub nie mógł mu tego przebaczyć, nie mógł tego znieść, bo zazdrościł tej miłości. I w końcu przebrał się do swojego brata Ezawa, jak Biblia mówi, podszedł do ociemniałego ojca, bo Izaak był już ślepy i ukradł swojemu bratu błogosławieństwo. Przebrał się za brata. Ileż razy udajemy kogoś innego, żeby zyskać aprobatę społeczną. Albo, żeby się spodobać komuś, no to udajemy taką czy inną osobę. Czasem tak robimy wobec Boga. Myślimy, że On też jest taki ślepy, że możemy udawać kogoś, a On powie, tak, jesteś grzeczny, miły, pobożny, na pewno Ci w to wszystko uwierzę. Akurat to nie jest dobra droga w relacji z Panem Bogiem. Ezaw nie mógł tego znowu przebaczyć swojemu bratu, że tamten mu ukradł błogosławieństwo. Doszło do strasznego konfliktu. Także Jakub musiał uciekać. Błąkał się przez wiele lat. Był wygnańcem. Zdobył błogosławieństwo. Ale
niestety za cenę ogromnych wyrzutów sumienia, że był kłamcą, oszustem, że udawał, że oszukał ojca, brata, zranił matkę. No i co z tego, że ma błogosławieństwo? Za jaką cenę? Ta sytuacja ciągnęła się przez lata. Ale kiedy wracał z wygnania do ziemi obiecanej, dowiedział się, że tuż za rzeką Jabbok zbliża się do niego jego bliźniak, Ezaw. I wtedy Jakub zmagał się całą noc ze swoimi uczuciami. Nie wiedział, kogo winić za zaistniałą sytuacją. Kto był winny? Los, Bóg, on, Ezaw, ojciec? Za całe to zranienie. Kogo obwinić za zaistniałą sytuację? Brata czy siebie? Jego uczucia były tak mroczne, że jak mówi Biblia, wszedł w te uczucia anioł. Anioł, który jeszcze bardziej mu to wyświetlił w jego duszy, co się z nim dzieje. I przypomniał mu jego kradzież błogosławieństwa. Zapomniany grzech mu przypomniał. Zmienił jego imię na Izrael. Jakub postanowił upokorzyć się przed bratem po tej walce z aniołem i wynagrodzić oszustwo sprzed lat. Pojednali się, ale wpierw Jakub musiał inaczej postrzegać swojego brata Ezawa. Musiał się wyrzec tej zazdrości i nienawiści do niego. Jak również Ezaw musiał się wyrzec zazdrości i nienawiści wobec brata Jakuba. Kiedy spotkali się nad rzeką Jabbok, Ezaw zachowuje się tak, jak ojciec syna marnotrawnego. Zupełnie tak samo. Rzuca się swojemu bratu, który go okradł, Jakubowi, na szyję, przyciska go, całuje go. Jakub był sparaliżowany tym miłosierdziem swojego brata. Więc kiedy zobaczył, jak Ezaw mu przebaczył w pięknym stylu, powiedział do niego takie słowa: oglądałem oblicze twoje, jak ogląda się oblicze Boga. Porównał oblicze Ezawa do boskiego oblicza. Bo człowiek w doskonałości może osiągnąć doskonałość tylko w jednej rzeczy. W przebaczeniu. Nie możemy być doskonali czyści, doskonali pokorni, doskonali mądrze, doskonali fizycznie czy doskonali intelektualnie. To są nieosiągalne dla nas efekty. Ale można być doskonałym w przebaczeniu. Stąd być może hebrajski właśnie ich nazwał tamim, doskonali. Doskonali w czym? Czy byli bliźniakami biologicznymi? Nie, że sobie doskonale przebaczyli. Piękny, kapitalny obraz. Oglądałem twoje oblicze jak oblicze Boga. To jest też proroctwo o Jezusie, który nam przebacza wszystkie nasze oszustwa, kłamstwa, udawanie, wszystkie rany. I rzuca nam się pierwszy na szyję. Nie czeka, aż rzucimy się na kolana i powiemy: wybacz. On pierwszy wychodzi. To jest miłosierdzie. To było piękne. To, co czytałem wielokrotnie w Biblii o Jakubie i Ezawie, o tych dwóch dłużnikach. I teraz dopiero zobaczmy, co to znaczy bliźniak, bo Tomasz przychodzi do Jezusa i mówi Biblia, że on był Didymos, bliźniak. Jaki bliźniak? Przecież w Ewangelii nie ma mowy o jego bliźniaku, drugim bracie. Więc po co Jan użył tego słowa Didymos? Jan nigdy nie rzucał słów na wiatr. Kiedy pisał swoją Ewangelię, nie używał zbędnych słów czy przecinków. Wszystko ma sens. Miłosierdzie może zaistnieć tylko tam, gdzie powinien zaistnieć sąd bez litości. Miłosierdzie jest tym gatunkiem miłości, które pojawia się tam, gdzie powinna być nienawiść. I to słuszna nienawiść. Odrzucenie. Oko za oko. Popatrzmy teraz na Tomasza, zwanego Didymos, czyli bliźniak. Czy możemy teraz się przynajmniej domyślać o nim samym czegokolwiek, gdy Jezus pozwala mu dotknąć swych ran, nie lękając się, że apostoł go urazi, lecz wynagradzając mu pokojem i miłosierdziem, ryzykując, że znowu zaboli to Jezusa, byleby tylko Tomasz już przestał z siebie samego potępiać za to, że nie okazał się tak silny, jak sobie wyobrażał. Bo to był tak gorliwy apostoł, jak Piotr. On też zapewniał, że pójdzie na śmierć za Jezusem. Nie dał rady. Miał świetne ambicje i aspiracje duchowe. Daleko było z realiami, za jego idealnym wyobrażeniem o sobie. To są trudne rzeczy do przebaczenia. Kiedy zdarza się nasze idealne ja i nasze realne ja. Kiedy mówimy, ja to mogę to czy tamto, a później przychodzi sytuacja i okazuje się, że guzik z tego. Że wręcz przeciwnie. Że wcale nie jesteśmy takimi, jakimi sobie wyobrażaliśmy, że jesteśmy. Trudno sobie to przebaczyć.
I nawet tu Jezus przychodzi z miłosierdziem i dla Tomasza to czyni, żeby Tomasz sobie samemu przebaczył, że nie wytrzymał tego napięcia sytuacyjnego, że zwiał z ogrodu oliwnego, że nie zawisł z Jezusem w solidarności i przyjaźni. Kiedy my mamy przed sobą zranioną osobę, trzymamy ją na dystans. Albo spoglądamy z pogardą lub osądem, mówimy, a to taki poraniony człowiek. A to Tomasz ma przed sobą Syna Bożego, który jest poraniony. W poranionym człowieku jednak ukrywa się Syn Boży. Syn Boży jest poraniony, ale też w poranionym człowieku jest Syn Boży. I Jezus ma rany, ale nie po to, by je wypchnąć jemu palcami, lecz żeby może dotknąć, by uwierzyć w wartość również zranień. No nawet i je można wykorzystać dla jeszcze głębszej miłości do Boga, nawet jeśli się nie umiało Go kochać. Tu Jezus nam podsuwa sposób, jak sobie radzić nawet z naszymi wyparciami się Jego. Dotknąć. Jezus mówi, że jest przyjacielem celników i grzeszników. To znaczy kogo? Ludzi poranionych. I sam stał się zranionym. Po co? Żeby nikt z nas nie gardził swoimi zranieniami i żeby nikt z nas nie gardził czyimiś zranieniami. Żeby w naszych ustach słowo poraniony nie było czymś pejoratywnym, tylko czymś zaszczytnym. Czymś, co się obdarza wielkodusznością i miłosierdziem, a nie pogardą i dystansem. O to chodziło Jezusowi. Tomasz nie bez powodu jest nazwany Didymos. Choć w Nowym Testamencie, jak powiedziałem, nic o jego naturalnym bliźniaku nie jest napisane i chyba celowo, żebyśmy się zastanowili, kto właściwie jest jego bliźniakiem. Jest bowiem bliźniakiem w innym sensie, zraniony wewnętrznie i przez to jest podobny do Jezusa, zranionego zewnętrznie i wewnętrznie. Patrząc na Jezusa, widzi też siebie, chociaż nie widać jego ran, ale jest zraniony. Zraniony, bo nie może sobie przebaczyć tchórzostwa, zraniony, bo sam siebie odrzucił, zraniony, bo złamał się w swoich ambicjach i kto tam jeszcze wie, ile ran na nim było. Trudno nie uciekać od zranionej świadomości, od zranionej historii, poniżających sytuacji, wyzwisk, ośmieszenia, obnażenia, molestowania, odrzucenia. Trudno nie uciec od siebie samego, gdy okazaliśmy się tchórzami w jakichś sytuacjach życiowych. I co wtedy robimy? Zobaczmy na Tomasza. Samotność i zwątpienie. To są efekty demoniczne zranienia. Bo efekty boskie zranienia to widzimy w Jezusie. Gdy czegoś sobie nie przebaczamy, uciekamy przed sobą, uciekamy przed innymi, uciekamy przed Bogiem. W 24 wierszu czytaliśmy, ale Tomasz, zwany Didymos, jeden z 12, nie był razem z nimi. Uciekł. Uciekł nie tylko spod krzyża, ale uciekł i ze wspólnoty. Nie chce widzieć tamtych swoich przyjaciół, apostołów. Dlaczego? Bo w nich widzi siebie, bliźniaka. Widzi, że oni też byli tchórzami i on sam też był tchórzem. Więc nie może znieść ich widoku. Ale przez to nie widzi też Jezusa. Jezus mu się tam gdzieś na boku nie pokazał. Dopiero mu się wtedy objawił, kiedy on przyjął wspólnotę, czyli przyjął innych ludzi zranionych. Kiedy przyszedł do wspólnoty, Jezus mu się pokazał. Jakie to pouczające. I po drugie, Tomasz mówi, jeżeli nie zobaczę, jeżeli nie włożę palca, ręki, nie uwierzę. O czym to świadczy? O zwątpieniu. A co to jest zwątpienie? Człowiek zraniony ma złamane, fundamentalne zaufanie do innych, do ludzi i do Boga. Nie wierzy, że może być kochany. Mówi, mnie to nikt nie może już pokochać. Ja nie wierzę w niczyją miłość, ani w swoją, ani w czyją. Bo kogoś takiego jak mnie to nie można kochać, tak poranionego. Albo tak poronionego. Trudno mu uwierzyć, dopóki nie przekona się, że naprawdę Jezus dla jego zranienia, czy właściwie dla jego zbawienia, samoodrzucenia i samopotępienia, to sam jest gotowy być zraniony. I tu też widzimy ten konflikt idealnego ja i realnego ja, który może zaowocować samoodrzuceniem czy nieprzebaczeniem sobie. Widzimy to w Tomaszu dokładnie. Gdzie ta doskonałość? Jeszcze raz przypomnijmy. Imię Tomasz, jak być może jest schelenizowaną formą
słowa tam, tamim, tam, doskonały, bliźniak. Po hebrajsku to zarówno znaczy coś bliźniaczego, jak i coś doskonałego. Więc istnieje chyba taka sugestia, że możemy być doskonali tylko w tym, w przebaczaniu, w miłowaniu, w miłosierdziu i kiedy w kimś widzimy podobieństwo do siebie, nie po to, żeby kogoś oskarżyć i uciec, tylko po to, żeby kogoś przyjąć, jak to Jezus zrobił z Tomaszem. Dopóki nie chcemy przyjąć własnych zranień, to każda zraniona osoba będzie dla nas obrzydliwa. Kiedy widzimy, że przez nasze zranienia jesteśmy podobni do Jezusa zranionego, to już się nie dziwimy nikomu poranionemu i możemy się zdobyć wtedy na wielkoduszność. Tu jest radość. Jezus przychodzi, apostołowie się radują. Jezus przychodzi, Tomasz odzyskuje wiarę. To jest dla nas bardzo ważne. Doskonałość, radość, uzdrowienie, miłosierdzie, wszystko wypływa z odkrycia podobieństwa do zranionego Jezusa, do zranionego brata, podobieństwa, które już nie budzi w nas nieprzebaczenia i odrzucenia, tylko wyrozumiałość i miłosierdzie, wielkoduszność. Bracia i siostry, dzisiaj ta Ewangelia i to czytanie, to wszystko, co Bóg do nas powiedział, nie jest tylko pożywką dla naszego intelektu, żebyśmy się pozastanawiali i popodziwiali, jaki to Pan Bóg może być dobry, ale też po to, żebyśmy zmienili myślenie, żebyśmy się nie bali odkrycia własnych historii i kiedy patrzymy na krzyż, żebyśmy widzieli też siebie samego, niezdolnego do zrobienia czegokolwiek, bo Jezus po to dał się ukrzyżować, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że jesteśmy silni, że jesteśmy mocni, że jesteśmy idealni, że jesteśmy doskonali. Powiem na sam koniec, doskonały człowiek może być tylko w miłosierdziu, w przebaczaniu. Bogu, sobie, innym. Doskonały w przebaczeniu również w tym znaczeniu, że pozwoli Bogu przebaczyć sobie wszystkie grzechy i wszystkie zranienia. Życzę oczywiście tej zdolności sobie i wam, bracia i siostry, tego wieczoru, żebyśmy się doskonali w tym, w czym Bóg chce, żebyśmy byli doskonali, a nie w tym, w czym nie mamy szans być doskonali. Amen.